Witam wszystkich na spotkaniu z Marcinem Podolcem, na wirtualnym, online'owym spotkaniu z, powinienem powiedzieć, że młodym, ale no, właściwie Marcin jest już twórcą w pełni dojrzałym. Jest twórcą filmów animowanych, komiksów, teledysków animowanych, z doświadczeniem już dziesięcioletnim jako profesjonalista. Marcin jest absolwentem Łódzkiej Państwowej Szkoły Filmowej i Teatralnej. Ma już ogromny i bogaty dorobek publikacyjny i realizatorski, masę nagród. A to, że zaprosiliśmy go na spotkanie w ramach tegorocznych Dni Polonisty i Dziennikarza na Uniwersytecie Rzeszowskim, wynika po części z tego, że Marcin urodził się, wychował, ale niestety wyjechał już z jednego z miast naszego regionu, czyli z Jarosławia, no, do którego oczywiście wraca także w swojej twórczości. O tym też sobie być może porozmawiamy. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że mamy możliwość odbycia takiej rozmowy. Ja się nazywam Wojciech Birek, jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa oraz prowadzę w ramach naszego Instytutu sekcję filmoznawczą Koła Naukowego Antropologów Kultury. No, filmoznawcze zainteresowania też są pretekstem do tego, żeby cię, Marcinie, tutaj zaprosić. My się znamy od bardzo dawna. No, praktycznie chyba znamy się dłużej albo tak mniej więcej w okolicach twojej profesjonalnej kariery, bo spotkaliśmy się na samym jej początku i oczywiście spotykamy się regularnie, mniej lub bardziej, na kolejnych jej etapach. No, przechodzimy do spotkania. Właśnie, skończyłeś bardzo prestiżowe studia, czyli animację w Łódzkiej Szkole Filmowej, ale wcześniej nie miałeś doświadczeń edukacyjnych z plastyką czy filmem. Jesteś absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Proszę o parę słów na temat tego, co cię skierowało w stronę aktywności plastycznej i filmowej. W stronę aktywności filmowej skierował mnie komiks, moja miłość do komiksu, bo mimo, że byłem w liceum ogólnokształcącym, no to przez te wszystkie lata liceum, a wcześniej też w gimnazjum, po prostu tworzyłem komiksy. Na początek oczywiście, jak to bywa, na użytek swój, rodziny, kolegów, jakichś takich małych z okazji jakichś małych lokalnych inicjatyw. Miałem epizod na przykład w Gazecie Jarosławskiej, gdzie publikowałem swoje paski. No ale z roku na rok poszerzałem swoje pole działania. Poszerzałem też swoje znajomości. Poznawałem kolejnych scenarzystów, kolorystów. Czasami tworzyłem komiksy na takiej zasadzie, że ktoś je szkicował albo ktoś je tuszował. No naprawdę dużo tam się nakombinowałem, bo po prostu chciałem robić komiksy i to było moje główne zadanie. Wracałem ze szkoły i jak tylko miałem czas, to po prostu brałem się za rysowanie, wymyślanie, śledzenie forów, prowadzenie bloga, wrzucanie swoich rzeczy do sieci i tak dalej. Zacząłem też jeździć na festiwale komiksu, między innymi do Łodzi. No i tak jakoś wyszło trochę może przypadkiem w sumie, że w tej Łodzi już mieszkam teraz 10 rok. Właśnie przez 5 lat byłem studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Teraz jestem tam na studiach doktoranckich i jestem asystentem, prowadzę zajęcia z realizacji filmu animowanego. I ta animacja w szkole filmowej to było takie miejsce, w którym mogłem realizować swoje pasje,
komiksowe, jakby postawić kolejny krok w tym, na czym, jak mi się wydawało, się znałem. Czyli na opowiadaniu historii, kreowaniu własnych postaci, przerabianiu na przykład autentycznych historii na takie podbarwione artystycznie opowieści, takie właśnie, jakie tworzyłem w komiksach, tak jak Fugazi, czy Dym, czy właśnie w animacjach dokumentalnych. Gdzieś tam to mi się tak spięło w głowie, że właśnie animacja w szkole filmowej to będzie przedłużenie mojego myślenia o komiksie. A wydawało mi się wtedy i tak z perspektywy czasu zdaje się, że słusznie, że ASP na przykład to jest jednak trochę inny kierunek rozwoju twórczego. Ja nie potrafię rysować z natury, nigdy nie byłem dobry w historii sztuki, natomiast właśnie to wejście w film to było takie, to z jednej strony było nowe otwarcie, ale z drugiej no kontynuacja i po prostu dalszy rozwój tych treści komiksowych. Mamy tutaj w twojej twórczości, która jest ogromna, to jest kilkanaście albumów, kilka znanych chyba już dosyć powszechnie teledysków, tutaj takie pamiętne dla mnie teledyski do utworów Pablo Paweł, niezwykle klimatyczne i bardzo moim zdaniem pasujące do tego, co słychać w ścieżce dźwiękowej. No i oczywiście twoje autorskie filmy animowane, myślę, że porozmawiamy sobie po kolei o tych wszystkich dziedzinach. Może zacznijmy od komiksów. To, co cię dosyć szybko zaczęło wyróżniać z współczesnego rynku komiksowego, to były dwa bardzo specyficzne zakresy tematyczne, które pojawiły się szybko w twoich komiksach i uczyniły z ciebie bardzo ciekawe z twoich komiksów oczywiście, bardzo ciekawe zjawisko, a z ciebie bardzo ciekawego twórcę, mianowicie po pierwsze tematyka muzyczna, czyli pokazanie muzyki w formie graficznej. Kilka komiksów, które zrobiłeś, nawiązuje do tego typu zabiegów, a drugie to formy dokumentalne stosowane w komiksach, czyli komiksy, które były tak naprawdę zapisami reportażów albo wywiadów z autorami. Tak? Tutaj mamy komiks pod tytułem Dym, który jest wywiadem graficznym z Pablo Paweł. Historię klubu muzycznego Fugazi, to jest też taka bardzo właśnie, tutaj mamy Dym. No, powieść graficzna, bardzo, bardzo obszerna. Tutaj mamy Fugazi, komiks, który ukazał się w kilku krajach Europy, nie tylko w Polsce. Więc to była taka bardzo ciekawy ruch, żeby sięgnąć po takie tematy. Jeżeli chodzi o tematykę dokumentalną, czyli reportaż komiksowy, to jest album pod tytułem Morze po kolana. Też bardzo, bardzo piękna rzecz. To porozmawiajmy najpierw o tych muzycznych tematach. Skąd się wzięły i właśnie, jak wyglądała twoja metoda pracy z muzyką? Muzyka jest takim świetnym wspomagaczem, jak kiedyś jest rysownikiem komiksów. Obecnie jest pół na pół, dzielę swój czas na audiobooki i muzykę, kiedy rysuję, ale dawniej słuchałem głównie muzyki. Ona mnie bardzo inspirowała, albo mnie właśnie napędzała, albo mnie do szybkiej pracy, albo mnie wprowadzała w odpowiedni jakiś melancholijny na przykład klimat. Była takim stymulatorem pewnym. I pomyślałem, że skoro ja czuję taką energię od muzyki i tyle jej zawdzięczam, no to też chcę się jakoś odwdzięczyć i o tej muzyce trochę poopowiadać, o muzyce, którą lubię, o autorach, których słucham. I zacząłem drążyć temat. Skontaktowałem się z dziennikarzem muzycznym, moim znajomym Marcinem Flintem. I mieliśmy parę pomysłów właśnie na wywiady graficzne. I w końcu stanęło na tym, że zrealizowaliśmy ten z Pablo Paweł. Także odbyliśmy kilkanaście spotkań. Przeszedłem razem z Marcinem, czyli profesjonalnym dziennikarzem, proces redakcji. To było też bardzo, bardzo pouczające dla mnie, albo chociażby obserwowanie Marcina, jego metody na przeprowadzanie wywiadów.
gdzie on na początku spotkania dużo dawał od siebie po to, żeby jakoś stworzyć taką dobrą aurę do rozmowy, dać trochę od siebie jakichś anegdot, swoich przemyśleń i później po prostu Pablo Paavo już tak w toku rozmowy przechodził na coraz bardziej interesujące nasze tematy, już był taki rozgrzany w tej rozmowie. To było bardzo, bardzo interesujące. Natomiast zanim powstał Dym, to jeszcze był właśnie wspomniany przez ciebie komiks Fugazi. I on powstał dlatego, że mój wydawca Szymon Holzman z Kultury Gniewu wiedział o tym moim pomyśle na komiks muzyczny. I on też jakby miał oczy dookoła głowy. I kiedy się pojawił właśnie Waldemar Czapski ze swoimi wspomnieniami na temat klubu, który prowadził w 1992 roku w Warszawie, no to Szymon nas skontaktował i zacząłem właśnie rozmawiać z Waldkiem na temat tego, jak to było prowadzić w tak dzikim okresie w Polsce klub muzyczny. Taką po prostu ostoję wolności, wariactwa, kolorów na mapie takiej szarej, pokomunistycznej Warszawy. No a trzeci ze wspomnianych komiksów, no to właśnie Morze po kolanach, zrealizowany z Marcinem Kołodziejczykiem. Marcin Kołodziejczyk zalazł mi za skórę jeszcze zanim się poznaliśmy osobiście, bo chodził mi po głowie pomysł na jeden komiks, ale kiedy zacząłem googlować temat, to się okazało, że już jakiś reporter z Warszawy się nim zajął. No i był to właśnie Marcin Kołodziejczyk. Także stwierdziłem, że nie ma co dublować tematu, tylko może właśnie skoro on ma takiego nosa do dobrych historii, no to trzeba by się zapoznać z tym, czym on się zajmuje. Przeczytałem jego książki, które wydaje Wielka Litera. No i kiedy te książki potwierdziły mi moje przypuszczenia na temat tego, że to jest zdolny reporter, taki bardzo czuły na dialog, czuły na drugą osobę, no to się odezwałem do Marcina, on się bardzo ucieszył jako miłośnik komiksów, że mam pomysł na taką formę, no i zaczęliśmy współpracować. Faktycznie stały się pewnym wyróżnikiem moim te reportaże komiksowe, czy też później czy równolegle rozwijane, animowane dokumenty. Trochę postanowiłem od tego uciec w pewnym momencie i wszedłem bardziej w komiks dziecięcy, żeby z jednej niszy w drugą się przerzucić, ale to już może temat na późniejszy. Tak, będziemy o tym oczywiście rozmawiać. No właśnie, wspomniałeś o animacjach i to chyba rzeczywiście bardzo, bardzo dobry moment, żeby właśnie przejść do tych form animowanych, które ja już wspomniałem, że mają formę teledysków, ale też twoje autorskie filmy można powiedzieć, że są bardzo specyficznymi odmianami filmów dokumentalnych. Tu zwłaszcza mówię o takim dziele, które wręcz nazywa się film dokumentalny, a jest no, rodzajem takiej twojej rysunkowej biografii czy autobiografii, ponieważ no, zrealizowałeś na studiach krótki film, którego narratorem jest twój ojciec, twój tata z Jarosławia. Następny taki znamienny film, który się pojawił, to jest film o tobie z kolei, w którym pokazujesz siebie jako, jak to się nazywa, kolacholik czy kokacholik? Kolacholik, tak? Czyli człowiek uzależniony od Coca-Coli. Obydwa filmy mają fantastyczną formę graficzną, taką bardzo specyficzną dla ciebie, uciekającą od takiego siermiężnego realizmu. Są bardzo swobodnie rysowane i animowane, ale jest w nich coś prawdziwego. Tak? Z jednej strony mamy taki bardzo jednak wnikliwy i ciekawy portret, prezentację
samotności, którą odczuwają rodzice, których dzieci wyfrunęły z gniazda, tak? I co się dzieje w tym pustym domu, kiedy dzieci już nie ma. A z drugiej strony taki no, bardzo zabawny i przewrotny portret właśnie tej walki albo poddawaniu się uzależnieniu od, no, wydawało się bardzo, bardzo niewinnego nałogu, ale jednak nałogu, prawda? No więc teraz parę słów o tych filmach opowiedz, skąd się wzięły i jakie są ich losy, tak? Na tą farmę animowanych dokumentów pośrednio naprowadziły mnie rozmowy z moim profesorem Piotrem Dumałą, który na naszych zajęciach na trzecim roku studiów, czy na czwartym, namawiał nas, żebyśmy brali takie drobne rzeczy z otaczającej nas codzienności, ze znanych nam osób. Jeżeli ktoś ma na przykład jakiś tik albo nawyk, to może warto go przemycić na jakąś postać z filmu i tak dalej, i tak dalej. Namawiał nas po prostu do obserwowania rzeczywistości. I ja stwierdziłem, że nie będę mieszał różnych zaobserwowanych zdarzeń, tylko, czy tam jakieś właściwości, tylko po prostu wezmę całą postać, jeden do jednego i ją sobie przerzucę i po swojemu pokażę. No i właśnie stąd się wziął, to był taki półdokumentalny film, na początku Audzi tak zostanie, a rok później zrealizowałem właśnie dokument i to już była taka, no taki skok właśnie na główkę w ten taki dokument animowany. Ja wtedy myślałem, że jestem jakimś pionierem, że tego na pewno dużo nie powstało na świecie. Nazwałem film dokument, żeby było wiadomo, że patrzcie, to jest dokument, ja tu nie nazmyślałem. Musicie to troszkę inaczej oglądać. To nie jest fabuła, więc nie oczekujcie tutaj twistów i fajerwerków, tylko to jest dokument. No, musicie to tak przyjąć, jakie jest. Być może tu się nic nie zadzieje wielkiego. I się później okazało, że się strasznie myliłem, kiedy właśnie zacząłem zgłębiać temat. Okazało się, że animowany dokument to już jest forma stuletnia, wtedy niemal stuletnia, teraz już ponad stuletnia. Mnóstwo tego powstaje, są osobne sekcje na festiwalach zajmujące się animowanymi dokumentami. No i zacząłem sobie temat zgłębiać i on się stał też przedmiotem mojej pracy magisterskiej. Teraz właśnie na doktoracie też się tym zajmuję. I tak. No, a starałem się, może samo to troszkę wyszło, że te moje oba filmy są takie zabawno-melancholijne, bo wydaje mi się, że to jest taka siła, którą daje animacja, że jeżeli coś jest przerysowane, to widz patrzy na to tak trochę półserio, ale w momencie, kiedy jednak to półserio opowiada jakąś prawdziwą, czasami trudną historię, no to półserio się miesza z takim półpoważnie, tak? No musi być to drugie pół jakieś. I to jest bardzo fajne połączenie działające na wyobraźnię i moją, i widzów, i na wrażliwość, i to jakoś tak silnie oddziałuje, że czasami nawet widzowie po projekcjach podchodzili do mnie i mówili, że po filmie dokument postanowili zadzwonić do rodziców, postanowili porozmawiać z kimś, no i to po prostu było super świadectwo tego, co może zdziałać opowieść. No. Także to mnie po prostu, takie reakcje mnie utwierdziły w tym, że to jest fajna droga po dokumencie i dlatego też zrealizowałem film Kolacholik później. Jak się okazało z kolei z rozmów po Kolacholiku, dużo osób ma problem z piciem coli, czy właśnie z takimi różnymi śmiesznymi nałogami. Na przykład ktoś przyszedł i mówił, kurczę, ja w ogóle nie mogę się skupić na pracy, jak się nie obłożę 10 opakowaniami słodyczy, nie? Ale nigdy nie myślałem, że to jest problem. Nigdy nie myślałem, że w ogóle coś może być nie tak. A jak teraz o tym myślę, to chyba od trzech lat tak robię codziennie, nie? No i to niby taka głupotka, ale też jakby skłaniająca do refleksji. No dobrze. Dochodzimy do, czy wracamy do tego, co wspomniałeś w momencie, kiedy w tym momencie poprzedzającym rozważania i opowieści o animacjach, czyli do tego chyba najbardziej teraz aktywnego obszaru twojej działalności, czyli komiksy, ale też i animacje dla dzieci. No, w pewnym momencie wymyśliłeś dosyć karkołomny pomysł na komiks dla młodego czytelnika. Tu mówię przede wszystkim o Bajce na końcu świata, serii komiksowej, która ma już w tej chwili
Pięć czy więcej? Pięć, prawda? Pięć jest wydanych, sześć jest narysowanych, siódmy się rysuje. Seria po prostu idzie do przodu jak burza. Dlaczego Karkołomny? No ponieważ no, to jest historia postapokaliptyczna. Pokazujemy świat zdemolowany, zniszczony przez jakiś kataklizm i małą dziewczynkę i jej ukochanego pieska Bajkę, którzy wędrują po tym zniszczonym świecie. No właśnie, skąd ten pomysł? Dlaczego nie jest to prosta historyjka o ptaszkach i kwiatkach, tylko te ptaszki i kwiatki pojawiają się w takiej scenerii? No właśnie to chyba to mieszkanie w Łodzi przez kilka lat mnie sprowadziło na takie, na taką wizję świata. Bajka jest psem, który istnieje naprawdę. To jest pies mój i mojej żony Wiktorii. No i my po prostu spacerujemy z tym psem po Łodzi. Bajka czasami się wkomponuje tu w jakąś rozlatującą się kamienicę, tu w jakiś zarośnięty murek, tu wejdzie w jakieś takie nieprzebrane łyse chaszcze, jakiegoś martwego drzewa na przykład. I to są obrazy, które zostają w głowie, gdzieś tam myślę się kumulują. Poza tym znowu tu dochodzi wątek muzyczny, ponieważ bezpośrednim takim bodźcem do powstania pierwszej ilustracji ze świata bajki na końcu świata było to, że pewnego wieczoru usłyszałem taką piosenkę, która wywołała w mojej głowie szereg obrazów właśnie w takim postapokaliptycznym stylu. I po prostu usiadłem i zacząłem rysować. Zrobiłem pierwszą planszę, później zrobiłem cały album z rozpędu i poszło. Także znowu muzyka. Tutaj znowu obserwowanie rzeczywistości i się okazuje, że wszystko po prostu ma bardzo podobne źródło w mojej twórczości. Tak, tymczasem efekt to jest no jakby zupełna fantazja, zupełna fikcja, tylko że no, można powiedzieć, że zaskakujące jest tutaj to, że ty adresowałeś tę opowieść do małych dzieci. Że to jest historia, która no, już właśnie musi przemawiać do tego młodziutkiego, małego, niewinnego czytelnika, a mówi o rzeczach, które no, troszkę też chyba z zaskoczenia okazały się niezwykle, czy coraz bardziej się okazują aktualne, bo żyjemy w czasach, kiedy no, rzeczywistość zaczyna doganiać różne niezbyt ciekawe fantazje. Czy w wydarzenia ostatniego roku, pandemia, wszystkie ograniczenia, które się pojawiły, w jakiś sposób wpłynęły na ten twój wymyślony, bajkowy, tak? Tutaj odnoszę się do imienia głównej bohaterki, bajkowy świat. Czy też jednak starasz się utrzymać jakąś taką odrębność tego, co sobie wymyśliłeś i co opowiadasz w stosunku do tego, co się dzieje za oknem? Jeżeli chodzi o takie przełożenie tej sytuacji na moją twórczość, to raczej nie znajduję tutaj nowych wątków. Chociaż parę miesięcy temu, jak szedłem do sklepu, to na ulicy leżał taki porzucony wózek sklepowy właśnie. Nie? I to był taki znak czasu włamany przez drogę Cormaca McCarthy'ego. No to po prostu aż się prosiło, żeby gdzieś tam w bajkę wpisać taki kadr. Natomiast jeżeli chodzi o samo jakby życie tej serii komiksowej w momencie, kiedy się zaczął COVID, no to my zrobiliśmy taki ruch z wydawcą, że wrzuciliśmy do internetu cały pierwszy tom za darmo. Hej, jak siedzicie w domu z dziećmi, to może poczytajcie o tym, że o takich sytuacjach trudnych można też rozmawiać na wesoło, można rozmawiać mądrze, z jakimś morałem. Może to być estetyczne i przyjemne i to może być takie wprowadzenie do takiego ważnego tematu. I faktycznie to się spotkało z bardzo pozytywnym odzewem. Pierwszy tom papierowy, co ciekawe, się wtedy wyprzedał bardzo szybko. A z drugiej strony, bo zawsze musi być jakaś druga strona, no to na przykład można się było natknąć na takie komentarze, kurczę, no tutaj jest ta szalejąca pandemia, a wy tutaj jeszcze w dziecko uderzacie takim tematem przykrym. No w ogóle zastanówcie się dwa razy. Tak więc. No to jakieś marginalne były głosy, ale też się takie pojawiły, też trzeba mieć je na uwadze.
Natomiast jeżeli chodzi o samo przełożenie tych pandemicznych jakichś obrazów czy sytuacji na moją twórczość, to akurat kończymy teraz pracę nad takim projektem pod tytułem Insect, to średniometrażowa animacja, która się dzieje w takim zadymionym mieście. I tam się pojawiły maseczki na twarzach bohaterów, bo stwierdziłem, że to będzie taki kod bardzo łatwy do odczytania przez widzów, a jednocześnie zupełnie integralny z tą rzeczywistością, właśnie z tym zadymionym światem, że nikogo to tam nie zdziwi. Więc to jest taka rzecz, która prosto z pandemii przewędrowała do moich rysunków. Wiem, że zaczęły się prace, nie wiem na jakim etapie one są w tej chwili, nad animowaną wersją serialu o bajce. Jak to wygląda teraz? No tak, zaczęły się, to prawda. Jakiś czas temu Ego Film, czyli producent tego serialu, dostał dofinansowanie na rozwój projektu. W ramach tego procesu razem z reżyserem Kacprem Zamarło napisaliśmy treatmenty i scenariusze do 26 odcinków. I obecnie trwają prace przygotowawcze, które polegają na opracowaniu plastyki, na opracowaniu testów animacji, ale także na przygotowaniu pilotażowego odcinka. Jeszcze go nie animujemy, ale już jest gotowy storyboard, jest rozwijany, także idzie to sobie powoli do przodu. Trochę oczywiście ta sytuacja covidowa krzyżuje plany, no bo na przykład nagranie aktorów, no nie zawsze to jest po prostu łatwa sprawa w obecnych czasach. Ale powoli sobie to idzie do przodu. Myślę, że w przyszłym roku ten pilotażowy odcinek będzie gotowy i z tym pilotażowym odcinkiem się zgłosimy do kolejnych koproducentów, do kolejnych jakby instytucji, które są gotowe finansować takie projekty. No to dobrze. Właśnie, ponieważ zaczęliśmy mówić o pewnych aspektach realizacji filmów animowanych, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym, jak sobie radzisz jako producent, tak? Ponieważ w pewnym momencie założyłeś własne studio produkcji filmów animowanych, tak? Które się nazywa Studio Tapir, jeżeli dobrze pamiętam. No więc właśnie, jak wygląda praca, czy twoja działalność, ale także w ogóle jakby tego studia w tej chwili na rynku i no w ogóle jakaś specyfika tego typu działalności. No bo człowiek albo jest artystą, albo musi zostać producentem i to już są zupełnie inne rodzaje działania, prawda? No więc jak sobie radzisz tutaj w tej materii? Studio dokładnie nazywa się Yellow Tapir Films. Działamy od 2017 roku. No i rok po roku rozrasta się ta nasza działalność. Mamy coraz większe zlecenia, coraz więcej osób nas jakby poleca, albo mamy już wręcz takich klientów, którzy do nas wracają. Studio założyłem po to, żeby móc być producentem, mieć prawa do swojego filmu Kolaholik, o którym tu mówiliśmy. I nie miałem planów, żeby to było studio produkujące animacje na zlecenie, zarabiające w ten sposób i tak dalej. To jakby samo się wydarzyło, samo się to studio zaczęło w tym kierunku rozwijać. No samo, nie samo, ale jakoś tak bez... To nie była intencja po prostu początkowa. Obecnie studio ma taki kształt, no też, znaczy obecnie ze względu na sytuację covidową, no to pracujemy zdalnie. Natomiast kilkanaście osób tak orbituje wokół tego studia, w zależności od tego, jak duże projekty realizujemy. Zdarza nam się właśnie tworzyć takie filmy kilkunasto, kilkudziesięciominutowe. Stosunkowo często robimy na przykład spoty do książek dla wydawnictw dziecięcych, czyli uruchamiamy ilustracje. Zdarza nam się robić teledyski, robimy wstawki do animowanych dokumentów. I co ciekawe, nigdy nie szukaliśmy żadnego zlecenia. Wszystko to, co przez te 3 lata do nas przychodzi i jest tego coraz więcej, przychodzi do nas dlatego, że ktoś obejrzał film, animowany dokument i sam się zajmuje dokumentem i chciał mieć u siebie animację. Ktoś robi muzykę, obejrzał jakiś mój czy kogoś od nas teledysk i chciałby też mieć teledysk i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu siłą rozpędu sobie działamy, wydając 0 zł na reklamę.
prowadzimy sobie jedynie Facebooka i oczywiście robimy sobie takie co roku taki pokazowy montaż różnych naszych animacji. W tym roku nasz taką pokazówkę, czyli takiego naszego demo reela, jak to się nazywa, komentował na bieżąco Jakub Dębski, też znany z komiksów, Dem. I to też jakby rozeszło się dosyć szeroko, też nam trochę po tym showreelu przybyło zainteresowania. I też no to studio właśnie powstało po to, żeby zajmować się autorskimi produkcjami i też oprócz tego, że wyprodukowaliśmy Kolaholika, to teraz trzy inne filmy produkujemy. W planach mamy kolejne i chcielibyśmy utrzymać ten autorski charakter studia i póki co właśnie no nie zajmujemy się tak wprost rozumianą reklamą, tylko raczej są to takie rzeczy wywodzące się z komiksu, z animacji, z tradycji jakiejś ilustratorskiej, z tego właśnie, żeby uruchomić jakąś ładną ilustrację na jakieś potrzeby, żeby dopowiedzieć komuś coś w dokumencie. I to są takie rzeczy przyjemne dla nas, których się spełniamy jednocześnie artystycznie i no i tak po prostu jako firma też jesteśmy w stanie funkcjonować i zapewniać jakieś dobre warunki animatorom, którzy z nami pracują. To teraz chciałbym jeszcze na sam koniec, bo już powolutku będziemy się zbliżać do końca. Chciałbym zapytać, jak ta sytuacja związana z ograniczeniami w tej chwili funkcjonowania, bo jednak no już nie jest tak łatwo poruszać się po świecie, nie jest tak łatwo się spotykać. Bardzo wiele imprez kulturalnych zostało przesuniętych bądź odwołanych, więc jak wygląda no, w tej chwili twoja działalność twórcza, czy COVID coś w tej materii zmienił, czy ograniczył, albo wręcz przeciwnie, czy w jakiś sposób spowodował otwarcie nowych możliwości? No i taką, może jeszcze taką drugą rzecz zapytałbym na koniec o dostępność twoich utworów, tak? To znaczy, gdzie można dostać i czy można dostać twoje komiksy i jak jest z dostępem do zrealizowanych przez ciebie filmów? A to jest bardzo dobre pytanie, bo nie trzeba będzie może tak na własną rękę kopać później. No to odpowiadając na pierwszą część, COVID zmienił to, że mamy więcej roboty. I to jest z jednej strony fajne, a z drugiej takie przytłaczające, bo jak się ma dużo roboty, a nie można sobie się oderwać od niej, właśnie, chociażby poprzez wyjazd czy spędzenie świąt z rodziną, no to bywa ciężko. Natomiast no, też właśnie przez to, że mamy psa, no to mam okazję raz, dwa razy dziennie być na długim spacerze w parku, w Łodzi jest dużo ładnych parków. Odkryliśmy trochę tutaj właśnie ładnych terenów pod Łodzią dzięki tej pandemii. I to są takie plusy z tej sytuacji. Plusem niespodziewanym trochę dla mnie i mojej żony było to, że nagle mamy więcej czasu. To szczególnie, znaczy teraz tak tego może już nie czujemy, ale na początku, kiedy w marcu zaczęły się te ograniczenia właśnie mobilności, no to odkryliśmy, że kiedy odpadały nam warsztaty, spotkania autorskie, wykłady, festiwale, na przykład nie musimy jechać do Warszawy, żeby podpisać z kimś jakąś umowę, tylko to może być mailem, to nagle się okazało, że mamy wolny weekend, że możemy więcej czasu poświęcić na naszą relację, możemy właśnie poznać trochę lepiej naszą okolicę i tak dalej, i tak dalej. Także to też było takie pewne pozytywne odkrycie. No negatywy są wszystkim znane, no to tu nie będę oczywiście się jakoś tam bardzo rozwodził, natomiast tak może kończąc, no to mogę powiedzieć, że branża animacji zyskała na tym zamknięciu. To jest tak, no, niewygodnie się o tym mówi, bo dużo osób jest w bardzo ciężkiej sytuacji obecnie, ale akurat animacja ma się dobrze z tego powodu, że kiedy zamknęły się plany filmowe, reklamowe i tak dalej, no to hej, jak to zrobić, żeby jednak opowiedzieć o danym produkcie czy o danym problemie, no to zróbmy animację, bo ci ludzie po prostu siedzą przy swoich komputerach i mogą pracować. Także no po prostu tak to jest. A co do ludzi siedzących przy komputerach, no to gdyby ktoś siedział przy komputerze i miał ochotę obejrzeć moje rzeczy, no to na YouTubie jest dostępny film Dokument na moim kanale, Marcin Podolec po prostu się nazywa ten kanał.
lub na kanale Szkoły Filmowej w Łodzi. Są dostępne moje teledyski, takie jak Ostatni Dzień Sierpnia dla Pablo Pavo, Brązowy i Niebieski też dla Pablo Pavo, również dla tego artysty teledysk, oj, uciekło mi, jak on się nazywał, Wszystkie Neony. Oraz też może się komuś spodobać teledysk inspirowany plastyką animacji z lat 80. Dla zespołu pod tytułem Druga Pomoc. To jest, myślę, że dosyć sympatyczna rzecz. Moje komiksy są w większości dostępne do zamówienia przez internet. Niektóre są niestety wyprzedane, to trzeba na Allegro sobie poszukać. Ale te takie najnowsze, jak Bajka na końcu świata, Bardzo dzika opowieść, no, powinny być dostępne bez problemu w księgarniach u wydawcy. Będzie mi bardzo miło, gdyby ktoś zamierzał kupić mój komiks, jakby na przykład ten komiks kupił przez jakąś lokalną księgarnię, bo myślę, że one też mają mocno pod górkę obecnie. No także myślę, że tak można zapoznać się z tym, co już było, a kto jest jakby zainteresowany aktualnymi rzeczami, to może na Facebooku śledzić mnie, czyli Marcina Podolca, po prostu taki prywatny mój profil, gdzie tam wrzucam jakieś informacje, co się dzieje, albo właśnie stronę Yellow Tapir Films, gdzie z kolei informujemy o animacjach, jakie nasze studio obecnie robi. Zaniedbaliśmy jedną rzecz, nie wymieniliśmy żadnej z nagród, które dostałeś, a dostałeś ich mnóstwo, no to już nie będziemy do tego wracać. Natomiast myślę, że warto, żeby słuchacze naszego, widzowie naszego spotkania mieli świadomość, że to, co robisz, spotyka się z bardzo ciepłym i pozytywnym odzewem, nie tylko czytelników i widzów, ale też różnych gremiów jurorskich na różnych festiwalach. No, myślę, że możemy na tym optymistycznym akcentem, bo ja oczywiście liczę na to, że to nie jest komplet nagród. Jeszcze czekacie na pewno kilka okazji do tego, żeby świętować zwycięstwa i zdobywać trofea w różnego rodzaju konkursach i festiwalach. Bardzo dziękujemy. Myślę, że spotkanie było niezwykle pouczające i krzepiące, bo mówimy teraz do młodych ludzi, którzy są przed początkiem drogi twórczej, czy w ogóle drogi życiowej. Myślę, że przykład realizacji takiej idei pracy twórczej, który no, w twoim przypadku się tak świetnie sprawdził, każdego jest w stanie podbudować, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Bardzo dziękuję. Dzięki Wojtku za miłe słowa, za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia na żywo. Do zobaczenia na żywo, właśnie.